18 grudnia wspominamy błogosławioną Nemesię Valle, zakonnicę. Julia Valle urodziła się 26 czerwca 1847 roku w Aoście w północno-zachodniej części Włoch. Ochrzczona była jeszcze tego samego dnia. Pochodziła z bogatej rodziny kupieckiej. Gdy miała 4 lata, zmarła jej matka. Ojciec powierzył ją wtedy opiece krewnych. Zadbali oni o jej formację duchową i przygotowali ją do przyjęcia pierwszej komunii świętej. W wieku 11 lat Julia trafiła do Francji, do szkoły z internatem prowadzonej przez siostry zakonne. Tam nauczyła się języka francuskiego, gry na fortepianie, miała możliwość czytania książek religijnych. W wieku 16 lat powróciła do domu rodzinnego. Jej ojciec wkrótce ożenił się i wyjechał do innego miasta, a ona z powodu konfliktów z żoną ojca powróciła do krewnych. Ojciec natomiast czynił starania, by wydać ją za mąż, lecz Julia sprzeciwiała się temu, gdyż była coraz bardziej pewna tego, że Pan Bóg powołuje ją do życia zakonnego. 8 września 1866 roku, w wieku 19 lat, Julia wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Świętej Joanny Antide Turet w Vercelli. Znała te siostry, gdyż uczyła się w szkole, którą prowadziły we Francji. W zgromadzeniu przyjęła imię Nemesia. Po odpowiedniej formacji i uzyskaniu wykształcenia przez 36 lat Nemesia pracowała jako nauczycielka. Natomiast przez ostatnich 13 lat życia, aż do śmierci, była wychowawczynią młodych zakonnic. Przygotowała około 500 sióstr do życia w zgromadzeniu. W życiu kierowała się zasadą: skoncentruj się na jednym celu, tylko Bóg. Pod koniec 1916 roku Nemesia zaczęła chorować. 11 grudnia stwierdzono u niej zapalenie płuc. Zmarła tydzień później, 18 grudnia 1916 roku, w wieku 69 lat. 25 kwietnia 2004 roku beatyfikował ją papież święty Jan Paweł II, tak charakteryzując jej proste, święte życie. Ukazywać Bożą miłość najmniejszym, ubogim, każdemu człowiekowi w każdym zakątku ziemi. To zadanie błogosławiona Nemesia Valle wypełniała przez całe swoje życie. Takie polecenie pozostawiła przede wszystkim swym współsiostrom ze Zgromadzenia Miłosierdzia świętej Joanny Antide Turet oraz wiernym z archidiecezji turyńskiej. Była przykładem świętości pełnej światła, sięgającej wysokich szczytów doskonałości ewangelicznej, która wyraża się w prostych czynnościach codziennego życia, całkowicie poświęconego Bogu. Nowa błogosławiona wciąż powtarza każdemu z nas: świętość nie polega na tym, by czynić wiele rzeczy lub rzeczy wielkie. Świętym jest ten, kto dla Pana codziennie poświęca się bez reszty w swym zwyczajnym życiu. Módlmy się. Wysłuchaj nas, Boże, nasz Zbawicielu, i spraw, abyśmy, obchodząc z radością wspomnienie błogosławionej Nemesji Dziewicy, nauczyli się służyć Tobie z miłością. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.